Siemanko, jestem Lucek, to jest Oski Games. Właśnie sobie spotkaliśmy się na mapce. Zaraz Oski trochę o sobie opowie, ale my już zabieramy się do driftu. Trenujemy sobie w Edynburgu, na ulubionej chyba, na ulubionym chyba miejscu twoim, tak? Tak jest, dokładnie. Dobra, co ty tutaj masz? Masz 370? Tak jest, to jest 370. Z rejestracją koza. Po jeden koza. Sam tak, robisz rejestrację, czy? Rejestracja, z którą tak naprawdę w sumie jeżdżę po Poznaniu, bo ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem z Poznania, a ten Nissan jest po prostu naszym takim klubowym samochodem, bo jako, że mój klub nazywa się Square Drifters Paradise, dlatego Square, bo lubię takie kanciaste kamuflaże na samochodzie, właśnie takie jak mam teraz na Nissanie. Aha. Także tak to wygląda. A po jeden koza będzie zmieniona, bo mamy rejestracje klubowe jeszcze, a to było jeszcze przed zmianą, także... Fajnie. Także Oski ma swój klub, ale ma też swój kanał na YouTubie. Będzie podlinkowany w opisie tego filmu. Będziecie mogli sobie wejść, zobaczyć. Oski dużo lepiej driftuje ode mnie. No widać, prawie się w trafika wrypałem. Nie, ale tam widziałem na filmach, że naprawdę bardzo ładnie. A dziękuję. Bardzo ładnie ci to idzie. Robię co mogę. I też ma bardzo fajny sprzęcik do driftu, możecie sobie zajrzeć, zobaczyć. Idzie mu to, moim zdaniem, bardzo ładnie i myślę, że mogę się też wiele od niego nauczyć, jeśli chodzi o drift. Dlatego myślę, że będzie naszym częstym tutaj gościem na odcinkach, jeśli oczywiście będzie miał na to ochotę. Jasne, ochota zawsze się znajdzie. Zawsze znajdzie się ochota na lody. Do bólu. A spróbuję trójką i tam zmienię pod górę na dwójkę, zobaczymy. No ja właśnie tu też lecę trójką, bo to jest dość długa, prosta na początku, jak się rozpędzasz. Mhm. I tutaj ewentualnie jak zwolnię albo trafik mnie przyblokuje, tak jak teraz, aha, no to redukuję na dwójkę i tu, gdzie zawracamy ten okrąg, powiedzmy, to lecę cały czas na dwójce, bo no tak, no to jest dość jasno, nie? Żeby no, nie 90 zgrasł, stopni. Samo. Of course. Yeah. Ja rusztowanie tam zrzuciłem. I nie będzie ocieplonego budynku. Oj nie dzisiaj. O, zasilisko, bo deszcz pada, spokojnie, deszcz pada. Nie, tam deszcz. Trzeba się też przygotować do deszczu, lepiej kontrolować. My mniej opony się zużywają deszczu. O no, to jest też plus. Dobra, jedziemy gdzieś dalej, zobaczyć, czy chcesz jeszcze raz tutaj? A może pojedziemy nie, no, tu może i tam gdzieś dalej wyżej, bo tam jest też kilka takich... Jak chcesz, to znaczy, prowadź, pokaż mam swoje rewiry. Mam jeszcze taką modyfikację tej trasy. Możesz jechać po prostu za mną, ja ci pokażę jak to leci, bo to jest dość dłuższa trasa teraz. I okay, uwaga, bo też w pewnych miejscach będzie ciasno. Tu na pierwszym skrzyżowaniu w prawo lecimy, za tą, nie wiem, katedrą czy co to jest, za budowla. I tu lecimy prosto pod górkę. Dobra, znaczy no... No, tylko oczywiście no, nie leć jak ja i nie wleć w budynek i w śmietnik. Dobra, widzę, tam lecisz. I tu lecimy właśnie prosto, aż do tego miejsca, gdzie zawracaliśmy. Dobra, czyli... dobra, kapuję. Brawo. Rowery, au. To tam taki rower dla dwutonowego auta. Jakie 2 tony? 1400, wszystko wywaliłem z niego. O kurde, sama kanapa, Boże, sama kanapa, same siedzenia z przodu zostały. Jedno jest tylko, po co mi drugie? No w sumie tak. Żadnej babicki nie będę tu woził. Oj, noc się robi powoli, nie lubię nocy. Bo w grze wtedy nic nie widać. No, w mieście może być trochę lepiej. No może i tak. Na ogólnie to sobie latam też tutaj często po mieście, jako że Edynburg ma bardzo szerokie ulice, to naprawdę można tu fajne akrobacje robić. Stawiam stulę, że w rzeczywistości nie są takie szerokie. Na pewno nie. Co? Albo są, ale są zawalone po brzegi samochodami po prostu, nie? Tak, korki, no. No i często latając gdzieś tu po skrzyżowaniach, lecimy do ronda, które jest niedaleko, bo mam taką obraną trasę,
której jeździ się bardzo wolno i bardzo ciasno. Okej. Okay. Trafik, znowu trafik. Właśnie to jest problem, bo jak jest nas dwójka, mhm, to jest określona liczba trafiku na jedną osobę. A okay, jeżeli spotkać dwóch graczy, to tam, gdzie my jesteśmy, to ich będzie jeszcze więcej. No to dziwne, to nie wiedziałem o tym nawet. No jest tak, tak samo jak jeżdżę na przykład z ekipą 12-osobową, staniemy w jednym miejscu, to po 20-30 sekundach to jest tyle trafika, że robi się korek na całą ulicę praktycznie. No to jak staliśmy tam chwilkę na początku odcinka, to też się zrobił właśnie korek, nie? No, no właśnie, bo to tak działa, bo wszystkie samochody przyciągają się do nas, no bo trafik jeździ tylko tam, gdzie są jacyś gracze, nie? Wszędzie na mapie jest pusto. No i dobra, wiesz co, możemy teraz polecieć na lotnisko tu w Fordzie, bo tam na lotnisku można sobie poćwiczyć ogólnie kontrolę nad samochodem, żeby no, albo cię nie obróciło, albo żebyś po prostu nie wyleciał na wprost, nie? Żeby nie być pod sterownym. To ja może ustawię punkt na mapie, nie wiem, spoko, czy chcesz się teleportować, przejdziemy się. Przejdziemy się, kurde. O, w drugą stronę, no, dobra. Tak, w drugą stronę, bo to jest na lotnisku. Są, to jest tam, gdzie są te okręgi obok Dragstreetu. Nie, wiem, ja tam już znam to miejsce. No, to chyba każdy już tam trochę życia straciłem na tych driftach. No, Edynburg nocą akurat fajnie wygląda, ale reszta mapy jest ciemna. Chociaż tam na tym lotnisku jest dosyć jasno, też można trochę polatać. Mniej więcej no, widać... Jak będziesz mi oświetlał swoimi długimi, to będę widział, jak tam driftować. No luz. Albo ja zaraz ci będę oświetlał. Weźmiemy jakiegoś, i będzie wszystko. Tak, weźmiemy jakiegoś offroadowca z listwą LEDową na dachu i się oświetli wszystko. Tak, jedna osoba się ustawi, druga będzie śmigać i wszystko będzie widoczne. Nie, te światła chyba innych graczy tutaj nie działają aż tak. Ojej. Znaczy pewnie zakładam, że wszystkie świecą tak samo. No. Na pewno tak nie oświetlają dobrze, jak chociażby w Eurotracku. Eurotracku no, masz, to tak. I jak inni gracze ci świecą, to faktycznie też oświetlają ci twoją okolicę, nie? To jest bardzo fajne. No i tu będzie skręcik w prawo. Boże, w prawo, w lewo. To drugie prawo. Dobra. Kurde, niby driftowóz, ale zbiera się to też całkiem zacnie. No to zależy, jakie tam ustawienia sobie kto porobi, nie? Tutaj coś niby świeci, ale... Wiem, no że tu jest dosyć, dosyć ciemno w tym miejscu. Ojojojojo, mnie też obróciło. No. No dawaj, dokleję się. Ja próbuję jak najbliżej, jak najszerzej. Ja tak samo. Znaczy jak najbliżej i jak największy kąt. O, może tak. No, no. O, no to żem dał największy kąt. Może na mniejszym wejdzie. Ej, ręką tu bliżej, a ty? Ale często muszę kopać sprzęgło, bo nie chcę wstawać. No. U mnie jest... Jest inaczej, po prostu za dużo gazu dodam przez chwilkę i jest lipa. No, tu właśnie najbardziej jest przy tych okręgach znacząca operacja gazem. No, jak dasz za dużo, no to cię obróci, nie? No, od razu. O, proszę, a może w środku będę. W środku może jechać. Dobra, ten mamy już zniszczony. O, dzień dobry. No, to ładnie się pocałowali. Fajny duet. Ej, to wiesz co? Ty może leć w jedną stronę, a ja będę leciał w drugą stronę. Ty na przykład blisko będziesz tych barierek, a ja wokół ciebie będę jeszcze jeździł. Co ty, to jeszcze nie ten etap. No zobaczymy, może wyjść. No tak jakbyś do laski na pierwszej randce powiedział
idziemy w tango. Nie, to tak nie zadziała tutaj. Ale wiesz, zawsze jest ta szansa, że powie ci, no to chodź. Yep. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana, nie? Dobra, to leci, widzę w jedną stronę. Okej, no teraz to zwracam i sklejamy w drugą. Zobaczymy, czy to wejdzie. No, na pewno, zobacz, jakie lecę. Muszę tu, no. Jeszcze równo muszę się nauczyć lepiej. Spokojnie, o i co? Można. Czyli jednak będzie tango na pierwszej randce. Będzie? O, teraz ja skieczyłem. O, no i gitara. Jakieś hardkorowe manewry. Teraz w drugą stronę, dawaj w jedną stronę. W jedną stronę oboje pojedziemy. Tylko może inne kółko sobie wybierzmy. Tutaj to większe. A, w tą stronę, okej. Okay. Nie, czekaj, w tamtą stronę. Dobra, już się pogubiłem, w którą stronę. Ajajaj, za mocno odbiłem. Ja tak samo. Co to tutaj tak? A właśnie miałem powiedzieć, grunt to nie rozwalić okręgu. A tu? Ja jestem profesjonalny drifter. O kurde, no widzę. No co jest? No prawie bym Nissana uszkodził, prawie. No. To wiesz co, zrobimy teraz taki test. Ja śmigę pierwszy, żeby zobaczył może jak to wygląda, bo nie wiem czy tu jeszcze próbować, ale tutaj jest bardzo wąsko. Wiem. I tutaj można łatwo to uszkodzić. I ja zrobię tu ósemkę, najpierw duże koło wokół tego okręgu i później zamienię na tamto małe. No i zobaczymy czy to pójdzie tak samo. Nie stresuj się, nagrywam cię. No to na pewno nie będę się stresował. Bardzo ładnie, kurde jak fajnie przetransferował, zrobiłeś transfer tam fajny. Wow, zajebiście. Zobaczcie jak Oski fajnie driftuje już. Chciałbym się tak nauczyć. Dajcie mu chwilę, to i jego się wyszkoli. Kurde, bo ja też już chcę jak tak patrzę. Dobra, to leć sobie, ja spróbuję... Nie wiem, nie zniszczyć wszystkiego. Dawaj. O, to mój transfer. Ej, no według mnie to wyglądało spoko, w sensie poczekaj, wejdę sobie z drona. Na nagranie nie wyglądało, naprawdę, wierz mi. Też w dronie latam, no tu jest spoko, tu jeszcze jest dość szeroko, że się mieścisz. Bo tam już no te mniejsze kółko jest trochę węższe, no właśnie. I teraz przydałby się ten ekran. Transfer. Wheel back right. No. A co ty masz za rejestrację? A, japońską. Japońsko. Auto prosto z fabryki wyjechało pewnie, to nie? Z salonu. No tak. Homologacja Japanese. A ty masz chyba kierownicę po lewej stronie, czy po prawej? W tym swoim? Kurde, wiesz co? Ja mam po tej właściwej, po lewej. No, to masz dobrą rejestrację, bo musiałem japońską zaraz założyć. No. To czekaj, mam jeszcze... Jakie są jeszcze autka, co tu mają po prawej stronie? Chyba Silvie wszystkie mają, tak mi się wydaje. Mhm. Czekaj, jakie tu jeszcze japońskie są? Nie, no nic stany mają... A, Skyline GTR R34 ma chyba też po prawej stronie kierownicę, tak mi się wydaje. Ale super driftuje, jest. Zobaczcie, z Oskim jeden odcinek...